Hej, to już trzeci odcinek Krówki. Na początku chcę powiedzieć, że założyłam sobie fanpage'a na Facebooku i możecie lajkować i być na bieżąco i oglądać Krówkę w tej samej minucie, kiedy wyjdzie. Zacznijmy od sucharu. Przychodzi Arab do sklepu i mówi: Malangu, kenka curry, Coca-Cola? Jedną butelkę czego? Teraz posłuchajcie piosenki tygodnia, którą uwielbiam. Red Hot Chili Peppers dla was. Ulubieńcem tygodnia jest płyta winylowa Marsów, Love, Last, Faith and Dreams. Już niedługo koncert w Rybniku, oczywiście, że jadę na ten koncert, nie mogę się doczekać. Płyta jest piękna, co najważniejsze, jest dobra, jest cudowna. Każdy fan Marsów kocha każdą piosenkę na tej płycie. Jedziemy z pytaniami. Co zrobić, żebyś przeczytała moje pytanie? Nic, ja czytam w sumie wszystkie pytania. Nudne mam życie. Jakich ludzi najbardziej nie lubisz? Wszystkich! Mogłabym wymienić milion cech, jakie mi się u ludzi nie podobają. Powiedziałabym, że głupota, prymitywizm, chamstwo. Bo powinno się nie lubić ludzi za to, jacy oni są. Ale z drugiej strony trochę dziwne nie lubić kogoś za to, jakim się jest, co nie? Co byś teraz robiła, gdybyś nie nagrywała filmików na YouTubie? Chodzi teraz? W sensie, co bym robiła teraz, kiedy nagrywam ten filmik, a... O, gadała z tym przez telefon. Czego chcesz? No. Ja nie mówię, no dobra, chyba tam nic nie mam aż takiego. No dobra, no to usuń, trudno. Jaki charakter z Harry'ego Pottera lubisz najbardziej? Świetna krówka. Dzięki. Najbardziej lubię... I teraz zawsze miałam dylemat. Albo powiem Sirius Black, albo powiem Severus Snape. Ale chyba jednak Sirius. Ponieważ strasznie wzrusza mnie jego cierpienie w tym Azkabanie. I kiedy umarł w zakonie, to była to postać, której śmierć naprawdę najbardziej przeżyłam, mimo że wiadomo, dużo osób... O Boże! Dla mnie Harry Potter i to wszystko jest takie wzruszające. Jak ja zaczynam mówić o śmierci, na przykład z Gretka, Hedwigi czy kogoś takiego, to już po prostu zaczynam ryczeć. Dobra, skończmy na tym, że Sirius jest moją ulubioną postacią. Filmem tygodnia jest Pan Życia i Śmierci. Wiem, że może to się wydawać trochę dziwne, bo gra tam Jared Leto i mogłoby się wydawać, że dlatego ten film, bo on i... Naprawdę nie. Kocham ten film, ponieważ jest on trudny, jeśli chodzi o tematykę. Porusza wiele problemów takich państwowych, politycznych, problemów społecznych. Zachwyciło mnie wykonanie tego filmu, detale, jakie są w nim ukazane. Wszystko jest tak dopracowane, każdy cytat pasuje do kadru. Jest tam dużo zabawnych scen, ale cały film nie jest na pewno zabawny. Jest to przerażające, powiedziałabym. Mi się ten podobał! Ktoś napisał mi bardzo ciekawe wyzwanie, a mianowicie przebierz się za faceta. Pomyślałam, nigdy w życiu, ale z drugiej strony... Wyglądam troszkę bardziej jak Conchita Wurst, a nie jak chłopak, co nie? Mam nadzieję, że wywiązałam się z zadania i że jest okej.